Wujaszek naukowiec w filmie Ziemia jest płaska. Cześć! Ziemia to potężna kula bardzo odległa od Słońca, prawda? Nieprawda. A jak jest naprawdę? Posłuchajcie. Od tysięcy lat filozofy, naukowcy i inne spryciarze zastanawiają się, czy Ziemia jest okrągła, czy płaska. To źle postawione pytanie. Wszyscy wiedzą, że Ziemia jest okrągła. Ale czy jest płaska? Można być jednocześnie okrągłym i płaskim. Jak na przykład 5 złotych! Prawdziwe pytanie brzmi, czy Ziemia jest kulą, czy plackiem? Ale jak się przekonać? Ziemia może wyglądać na płaską z bliska, ale pozory mogą mylić. Wyobraź sobie, że widzisz przed sobą jakiś kształt, który w twoich oczach wygląda na trójwymiarowy. W jaki sposób przekonujesz się, że rzeczywiście jest trójwymiarowy, a nie jest jedynie płaską podróbką? Już odpowiadam. Spójrz na taki scenariusz. Idziesz sobie po świecie ze swoim aparatem w ręce i nagle widzisz na horyzoncie pociąg. Bardzo ci się podoba. Więc robisz mu zdjęcie, cyk, jedno zdjęcie, cyk, drugie zdjęcie z trochę innej strony. Patrzysz na zdjęcie i widzisz, że ten pociąg nie wygląda jednakowo na jednym i drugim zdjęciu. To jest dowód na to, że masz rzeczywisty, przestrzenny pociąg. Gdyby na jednym zdjęciu wyglądał tak, a na drugim na przykład tak, to miałbyś płaską podróbkę pociągu. Podobnie jest z Ziemią. Ale czy mamy zdjęcia Ziemi z kosmosu? Na szczęście mamy. Gdy wracaliśmy z Księżyca, zrobiliśmy zdjęcie Ziemi naszym aparatem, który wzięliśmy sobie w kosmos, a potem zrobiliśmy drugie zdjęcie Ziemi naszym aparatem, który wzięliśmy sobie w kosmos. Gdy w naszej bazie na spokojnie porównaliśmy te zdjęcia, okazało się, że są jednakowe. A to znaczy, że Ziemia jest płaska. Odwieczny problem ludzkości rozwiązany w 5 minut. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to wszystko jest bez sensu. Przecież Ziemia musi być kulą, bo znamy obwód kuli ziemskiej. Nie może być obwodu kuli ziemskiej bez kuli ziemskiej. Opowiem wam, jak było z obwodem kuli ziemskiej naprawdę. W jaki sposób starożytni spryciarze zmierzyli tak zwany obwód Ziemi? W Ziemię, która według nich była kulą, wbili 2 słupy w odległości 2000 kilometrów. Wtedy jeszcze nie znali kilometrów, ale jakoś tak wyszło, że to 2000 kilometrów. Na jeden z nich słońce świeciło idealnie pionowo, nie rzuca żadnego cienia, a na drugi pod kątem alfa. Przedłużając tutaj linię, można zauważyć, że w środku koła też będzie kąt alfa. Wiedząc z geometrii, jakie zachowują koła, można napisać równanie L przez O równa się alfa przez 2pi, kiedy L to 2000 km, a O to jest obwód. No i wyszedł im obwód 40 tysięcy km. Ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz Ziemia jest płaska. Znowu mamy 2 słupy, 2000 km, na jeden słońce świeci prosto, na drugi pod kątem alfa, O. Tu się przecinają linie. Co to za ciekawy punkt, gdzie się przecinają promienie słoneczne? Co tam się dzieje? Tam się dzieje Słońce. A tutaj mamy D, które jest odległością Ziemi od Słońca. Kotangens kąta alfa to D przez L. Więc D równa się L kotangens alfa. A wiedząc z poprzedniego, że alfa równa się 2 pi L przez O, D równa się L kotangens 2 pi L przez O. Podstawiając, wychodzi nam 6155 km. Bam! Wiedzieliście, że Słońce jest tak blisko? Znacznie bliżej niż dotychczas myśleliśmy. Ale to jest jedna wielka bzdura. Przecież Słońce ma średnicę ponad 1000 km. Jeżeli teraz będzie oddalone od Ziemi tylko o 6000 km, to Ziemia musi się znajdować prawie w samym środku Słońca. A teraz powiedz mi, dlaczego tak jest, spryciarzu. Już tłumaczę, skąd się wzięła średnica Słońca. Jak starożytni spryciarze wyznaczyli średnicę Słońca? Chyba jej nie mierzyli, prawda? Nie, nie mierzyli jej. Po prostu patrzyli w Słońce. To nie jest najzdrowsza metoda i nie radzę jej powtarzać. No, w każdym razie w ich polu widzenia Słońce zajmowało pewien kąt. Znając ten kąt i przyjmując taką potężną odległość Ziemi od Słońca, mogli wyliczyć sobie średnicę ponad 1000 km. Ale my wiemy, że jest inaczej. Wiemy, że odległość to 6155 km. Przy tym samym kącie średnica Słońca musi wynosić 229.
czwartych, czyli 57¼ kilometra. No i od razu jest lepiej, i wszystko się zgadza. Patrzcie tylko, takie malutkie słońce, a jak bliziutko. Aż się prosi, żeby polecieć tam i sprawdzić, czy jest okrągłe, czy płaskie, prawda? Nie, to są bzdety. Wyprawa na słońce pochłonęłaby potężną grę forsy. Stracilibyśmy całe nasze oszczędności i nie mielibyśmy nawet na jedzenie. Nieprawda. Pamiętacie, jak nam się udało przed chwilą przeskalować słońce? Spróbujmy tą samą skalę przyłożyć do ceny. Ile to jest 149 597 870 podzielone na 6155? 24305. Znając tą skalę, wiemy już, że nie zapłacilibyśmy tyle, tylko tyle. To naprawdę malutkie pieniądze. To się opłaca. I dlatego zwracam się do szanownej komisji kosmicznej o zasponsorowanie takiej wyprawy. Powiadam wam, to są naprawdę dobrze wydane pieniądze. Koniec.